Zapraszamy na film pod tytułem Jak to w Wandowie z projektem było? Dzień dobry. Mam na imię Klaudia i jestem uczennicą klasy 2A Gimnazjum w Wandowie. Uczniowie mojej klasy zostali wytypowani do pracy nad projektem Kupuj odpowiedzialnie drewno-papier. Naszym opiekunem została pani Agnieszka Rębicz. W jaki sposób ogłosić światu, że rozpoczynamy realizację projektu? Na przykład można wykonać gazetkę informacyjną w szkole lub wykorzystać do tego stronę internetową. W lutym i marcu dowiedzieliśmy się, o co chodzi w projekcie. Także jak czerpie się papier. A wszystko to dzięki pani Marcie, koordynatorce projektu. Kolejnym krokiem było ogłoszenie konkursu na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat oszczędzania papieru. Autorzy najlepszych z nich przeprowadzili szkolenie dla wszystkich klas, wykorzystując własne prezentacje. Uczniowie uczą uczniów? Dlaczego nie? W jaki sposób zaangażować jak najwięcej uczniów, nauczycieli i wiele innych osób, także spoza naszej szkoły? To proste. Wystarczy zorganizować sejmik ekologiczny pod hasłem Drewno i papier – kupuj odpowiedzialnie. Zaprosiliśmy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu gminy Gardeja. 8 szkół. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gardei znalazło się zaproszenie na sejmik ekologiczny. Ogłosiliśmy 2 konkursy dla uczniów naszej szkoły oraz dla uczniów ze szkół zaproszonych na sejmik. Jeden na skonstruowanie z odpadów papierowych maskotki i drugi na wykonanie plakatu nawołującego do oszczędnego użytkowania papieru lub drewna. Podczas sejmiku zespoły uczniowskie brały udział w wielu konkurencjach. Jedna z nich polegała na sprawdzeniu, czy umiemy segregować odpady papierowe. O roli lasu opowiedział nam pan leśniczy. Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej Kocham Cię Ziemią. Konkurencje takie jak licytowanie, prawda-fałsz, literowanie, kalambury pozwoliły nam poszerzyć swoją wiedzę na temat użytkowania papieru, drewna, gospodarki leśnej. Była to fuzja dobrej zabawy i nauki. A praca z projektem? Była to dla nas bardzo ciekawa i inspirująca przygoda.